Ja jestem gotowy. Danie, które za chwilę będę gotować, najlepsze jest właściwie chyba dopiero w nowy rok, bo wtedy jest go najmniej i jest już wielokrotnie odgrzewane. Pewnie się domyślacie, że chodzi o bigos. Prawdziwy bigos. Dzisiaj będziemy gotować w sercu Londynu nad brzegiem Tamizy i mamy wszystkie produkty, które są niezbędne do tego, aby bigos przygotować. Jest kiszona kapusta, są wędliny, jest boczek, jest oliwa, na której będziemy to wszystko smażyć. No i są też dodatki, które dodają tego wyjątkowego smaku, czyli grzyby, polskie suszone grzyby, śliwki wędzone, jest liść laurowy, sól, pieprz i do tego przecier pomidorowy. To wszystko za chwilę wląduje w tym garnku i będzie się gotować przez parę ładnych godzin. Na szczęście jesteśmy nad brzegiem Tamizy, tutaj nie można się nudzić. It's gonna be a hunting stew. We call it bigos. Podstawą dobrego bigosu jest przede wszystkim dobra kiszona kapusta, ale nie wolno zapominać o mięsie, czyli dobrych polskich wędzonych kiełbasach i boczku. Słyszycie to skwierczenie? No nie ma nic lepszego. Świąteczne gotowanie w Londynie nad Tamizą podoba mi się dlatego, że nie trzeba mieć wcale ciepłej kurtki na sobie. Zwykły sweter wystarczy i do tego jeszcze trzeba zakładać okulary przeciwsłoneczne, bo słońce całkiem nieźle dzisiaj grzeje. No i te oczy skupione na naszym stole. Podejrzewam, że jak bigos będzie gotowy, to chętnych do spróbowania będzie całkiem sporo. Bigos musi być kwaśny, dlatego uważam, że nie warto przepłukiwać kapusty, bo wypłukujemy wszystko to, co w niej jest najlepsze. Całość ląduje w garnku, w którym już skwierczący boczek i kiełbasa czekają na dopełnienie, czyli właśnie na kapustę, która jest podstawą bigosu, prawdziwego bigosu. Kapusta już jest w garnku, do tego dodajemy trochę suszonych grzybów. Można je wcześniej też namoczyć, aby przez całą noc puściły soki, ale myślę, że te 2-3 godziny, które spędzą w wywarze z kapustą, z mięsem i ze śliwkami suszonymi, i do tego jeszcze liściem laurowym, to absolutnie wystarczy, żeby bigos miał właśnie ten zapach lasu, który grzyby mu dają. Jak się wszystko do gara wrzuci, to później nie trzeba go doglądać. Przez 3 godziny jest luz. Od czasu do czasu tylko otworzyć, zajrzeć, czy dochodzi do siebie. No i można rozkoszować się na przykład dobrymi ciasteczkami i patrzeć na wszystkie twarze mijających nas ludzi, którzy czują bigos w powietrzu. Mam wrażenie, że wy go też czujecie. Ja go czuję. Zdaje się, że nasz bigos jest już chyba gotowy. James i Francis przyłączyli się do naszego stołu. Miałem chwilę temu nałożyć to wszystko tutaj, żeby było elegancko, żeby było ładnie, ale gdzie tam odkładamy to, próbujemy tutaj. Guys, I hope that you will like it. I know that you know the Polish cuisine and bigos. Yes. And it's your favorite Polish dish. It is my favorite. All right, so let's try it. It's my favorite winter dish. Oh, yeah. It's prepared for the Christmas. Yeah. But, You want us to just... Yeah, sure, try it. It's with the sauerkraut. Lovely. This? It is good. Yeah. You like it? Very much. Wonderful.